Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii i z chemii. Temat dzisiejszego nagrania to cykle wirusów zwierzęcych. Zanim przejdę do tematu, zachęcam Cię do subskrypcji wszystkich moich kanałów. Link znajduje się teraz na ekranie oraz w opisie tego wideo. Cykle infekcyjne wirusów zwierzęcych. Cykle infekcyjne wirusów zwierzęcych, czyli takich, których gospodarzami są zwierzęta, przypominają cykle infekcyjne bakteriofagów. Różnica jest następująca. W cyklach infekcyjnych bakteriofagów fag wstrzykuje do komórki gospodarza, czyli bakterii, swój kwas nukleinowy, natomiast kapsyd tego wirusa pozostaje na zewnątrz komórki bakteryjnej. O cyklach infekcyjnych bakteriofagów mówiłam na jednym z ostatnich nagrań, link znajduje się teraz na ekranie. Natomiast w cyklach infekcyjnych wirusów zwierzęcych zazwyczaj wirus wnika do wnętrza komórki w całości. Wyróżniamy dwa typy cykli wirusów zwierzęcych. Jest to po pierwsze cykl infekcyjny wirusa DNA, a po drugie cykl infekcyjny retrowirusa. Cykl infekcyjny wirusa DNA. Wirusy DNA są to wirusy, których podstawowym materiałem genetycznym jest DNA. Zalicza się do nich na przykład adenowirusy, które powodują choroby układu pokarmowego i oddechowego, a także na przykład bakulowirusy, herpeswirusy i inne. Cykl infekcyjny retrowirusa. Cykl infekcyjny retrowirusa jest inny niż w przypadku cyklu infekcyjnego wirusa DNA, ponieważ retrowirusy to grupa wirusów RNA przeprowadzających proces odwrotnej transkrypcji. Genom retrowirusa zawiera dwie identyczne kopie jednoniciowego RNA, a do tego koduje on enzym odwrotną transkryptazę, który jest to enzymem umożliwiającym przepisanie informacji genetycznej z RNA na DNA. Przykładem retrowirusa jest HIV, ludzki wirus wywołujący nabyty niedobór odporności. Wniosek z tego jest taki, że cykl infekcyjny wirusa zwierzęcego zależy od jego materiału genetycznego, to znaczy czy jest to DNA czy RNA. O transkrypcji, a także o replikacji, translacji, budowie RNA i DNA, rodzajach RNA oraz innych zagadnieniach związanych z genetyką mówię dokładnie na innym nagraniu. Link znajduje się teraz na ekranie oraz w opisie tego wideo. Cykl infekcyjny wirusa DNA, czyli wirusa, którego materiałem genetycznym jest DNA. Etap pierwszy to adsorpcja. Wirus dzięki jego glikoproteinom w tym etapie rozpoznaje odpowiednie receptory na powierzchni infekowanej komórki zwierzęcej i wiąże się z nimi. Etap drugi to penetracja, czyli wnikanie. Penetracja polega na tym, że cały wirus, czyli jego materiał genetyczny DNA wraz z kapsydem, przechodzi do cytoplazmy komórki gospodarza. Dopiero w zainfekowanej komórce kapsyd rozpada się, w efekcie materiał genetyczny zostaje uwolniony. Czyli tutaj po wniknięciu do komórki gospodarza, ten kapsyd, czyli ta otoczka białkowa, ona się rozpada i pozostaje DNA. Etap trzeci to replikacja DNA. Replikacja jest to powielenie materiału genetycznego, czyli genomu wirusa. Replikacja DNA jest katalizowana przez polimerazę DNA, jest to enzym, który należy do komórki zwierzęcej, czyli komórki gospodarza. Czwarty etap to transkrypcja. Transkrypcja, czyli w cudzysłowie przepisanie materiału genetycznego z DNA na RNA. Jest to inaczej synteza mRNA na bazie DNA przy udziale polimeraz, przy czym te polimerazy DNA należą do komórki gospodarza. Piąty etap to translacja. Translacja jest to synteza białek wirusa na rybosomach komórki gospodarza. Etap szósty to składanie. W tym etapie nowo syntetyzowane białka wirusa i cząsteczki jego kwasu nukleinowego łączą się, czyli składają samorzutnie w kompletne nowe cząsteczki wirusa. Etap siódmy, czyli uwalnianie, jest to jednocześnie ostatni etap tego cyklu infekcyjnego wirusa DNA, w którym to komórka gospodarza, czyli komórka zwierzęca, zwykle ulega rozpadowi, inaczej lizie, gdyż nowo powstałe wirusy są uwalniane do środowiska i dzieje się to właśnie na skutek rozpadu komórki. One są uwalniane na zewnątrz. Zauważ, że cały proces tworzenia się nowych wirusów, czyli synteza ich materiału genetycznego i białek, odbywa się przy użyciu białek, enzymów gospodarza. Wirus tak jakby wynajmuje fabrykę, teraz to mówię potocznie, fabrykę jaką jest komórka gospodarza przystosowana do przeprowadzania różnych procesów, wynajmuje ją po to, aby w cudzysłowie produkować swoje produkty, czyli nowe kopie tego samego wirusa,
A ponieważ robi to na siłę, to znaczy podporządkowuje sobie metabolizm danej komórki pod siebie, to może i często doprowadza do śmierci tej komórki. Tak jak wspominałam na początku tego nagrania, wyróżniamy dwa typy cykli wirusów zwierzęcych. Pierwszy to już omówiony przeze mnie cykl infekcyjny wirusa DNA, natomiast teraz omówię cykl infekcyjny retrowirusa. Cykl infekcyjny retrowirusa, na przykładzie wirusa HIV, retrowirus jest to wirus, którego materiałem genetycznym jest RNA. Pierwszy etap to adsorpcja. W etapie adsorpcji wirus dzięki jego glikoproteinom rozpoznaje odpowiednie receptory na powierzchni infekowanej komórki odpornościowej i wiąże się z nimi. Osłonka wirusa zlewa się z błoną komórkową komórki gospodarza. Osłonka wirusa, ona pochodzi jakby od innych gospodarzy i niektóre wirusy mają kapsyd otoczony właśnie taką dodatkową osłonką lipidową. Etap drugi to penetracja, inaczej wnikanie. Penetracja polega na tym, że cały wirus, czyli jego materiał genetyczny RNA wraz z kapsydem przechodzi do cytoplazmy komórki gospodarza. Dopiero w zainfekowanej komórce kapsyd rozpada się, a w efekcie tego rozpadu materiał genetyczny wirusa zostaje uwolniony. Czyli pierwsze dwa etapy, adsorpcja i penetracja, są takie same w przypadku wirusów DNA oraz w przypadku wirusów RNA. Etap trzeci to odwrotna transkrypcja. W tym etapie enzym odwrotna transkryptaza syntetyzuje DNA na podstawie RNA wirusa. Powstałe DNA odpowiada pełnemu genomowi wirusa. DNA przemieszcza się do jądra komórki. Po drodze powstaje hybryda DNA-RNA, czyli dwuniciowa cząsteczka kwasu nukleinowego, w której jedna z nici to DNA, a druga to komplementarna nić RNA. O odwrotnej transkrypcji i translacji mówię na innych nagraniach. Link teraz znajduje się na ekranie. Tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione. Więc jeżeli czegoś nie rozumiesz, to zachęcam Cię do obejrzenia nagrań z tej serii. Etap czwarty to integracja. W integracji nowo syntetyzowany DNA na bazie RNA wirusa zostaje wbudowany do DNA gospodarza i dzieje się to dzięki enzymowi wirusowemu integrazie. Czyli można powiedzieć potocznie, że dochodzi do integracji między nimi. Wirus w stanie utajenia trwa w komórkach odpornościowych, nie wywołując objawów AIDS. Etap piąty to transkrypcja. Transkrypcja, czyli w cudzysłowie przepisanie materiału genetycznego ze zintegrowanego DNA na wirusowy RNA. W efekcie powstają nowe genomy wirusa, są one jednocześnie matrycą do syntezy białek wirusowych. Zauważ więc taką rzecz. Mieliśmy RNA pochodzące od wirusa, które zostało przepisane na dwuniciowy DNA. Następnie to DNA zostaje ponownie przepisane na RNA. Więc tym różni się retrowirus od wirusa DNA, że tutaj dochodzi do odwrotnej transkrypcji, a następnie do właściwej transkrypcji. Etap szósty to translacja. Translacja jest to synteza białek wirusa na rybosomach komórki gospodarza. Etap siódmy to składanie. Nowo zsyntetyzowane białka wirusa i cząsteczki jego kwasu nukleinowego łączą się, to znaczy składają samorzutnie w kompletne nowe cząsteczki wirusa. Etap ósmy i ostatni to uwalnianie. Wirus otoczony osłonką powstałą z błony komórkowej komórki gospodarza zawierającej glikoproteiny wirusa opuszcza zainfekowaną komórkę gospodarza. Komórka gospodarza w tym przypadku nie ulega lizie, lecz wytwarza nowe wiriony, które to mogą atakować kolejne komórki. Podsumowując cykle infekcyjne wirusów zwierzęcych, wyróżniamy dwa typy cykli wirusów zwierzęcych. Po pierwsze jest to cykl infekcyjny wirusa DNA, po drugie jest to cykl infekcyjny retrowirusa, czyli wirusa, który zawiera materiał genetyczny w postaci RNA. I to wszystko, jeżeli chodzi o zagadnienie z zakresu cykli infekcyjnych wirusów zwierzęcych. Zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, wszystkich moich kanałów. Link znajduje się na ekranie oraz w opisie tego filmu. Zapraszam także na bloga, stronę na Facebooku, grupę na Facebooku oraz zachęcam Cię również do obejrzenia starych nagrań z zakresu na przykład genetyki, w których dokładnie mówię o tych procesach, których nazwy dzisiaj wymieniałam. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia przy kolejnych nagraniach.